Ale jeżeli mówimy jeszcze o szkodliwych demonach, które wyglądają jako wady, to są ciuchwy. I one nie są do odróżnienia od moli, ale uważnie zauważą ludzką twarz zamiast owadziej głowy. Co więcej, ciuchwy doskonale umieją unikać ludzkiego wzroku, jak ich nazwa wskazuje. Przede wszystkim atakują ubrania i lubią zabierać skarpetki, zostawiając je nie do pary, luzować szwy w spódnicach i spodniach, mechacić swetry, a także wycierać w ubraniach dziury. Ile razy zakłożyło się skarpetkę, gdzie jestem pewny, że ona była dobra, a ona miała wielką dziurę na palec. No to właśnie ciuchwy. I czasem też w magiczny sposób zmniejszają ubranie i potem się śmieją, gdy ludzie usilnie próbują się w nie zmieścić. I mnie się to też zdarzyło, więc niestety ja się borykam z takimi demonami. Każdy ma swoje demony. Tak. Kiedy powiedziałeś o tym demonie, od razu mi się skojarzył taki demon, który się nazywa Zapodziacz. Też to jest demon, który ma trochę szersze działanie, ponieważ on zajmuje się takim złośliwym zabieraniem jakichś rzeczy. To bardzo lubi paragony, bardzo lubi jakieś dokumenty czasami, bardzo lubi przestawiać jakieś rzeczy z miejsca na miejsce dla właśnie takiej czystej złośliwości. A czasem właśnie lubi ołówki, czy też nawet zabiera skarpetki, ale pilnuje, żeby zabrać tylko jedną skarpetkę z pary, żeby człowiek zorientował się, że jednej brakuje. To może ma z ciuchwami jakieś układy, że one dla niego tą skarpetki zabierają. A właśnie być może tak jest. I może także ma układ z cichym Otto, dlatego to nie przez cichego Otto, Marku, te słuchawki znalazłeś w plecaku, tylko właśnie przez Zapodziacza. Ale warto tutaj odmienić, że na Zapodziacza jest sposób. Ważne jest, aby wziąć odkurzacz i poodkurzać całe mieszkanie, ale w ten sposób, żeby nie zostawiać możliwości przemknięcia za plecami Zapodziaczowi z miejsca na miejsce. Czyli po prostu odkurzamy całe mieszkanie aż do wyjścia z domu. Po czym bierzemy worek, czy też jeżeli ktoś ma odkurzacze bezworkowe, to pojemnik i musimy wyrzucić go do puszki. Ale uwaga, samo wyrzucanie do puszki nie wystarczy, ponieważ on znajdzie drogę z powrotem. Więc musimy też rzucić coś, co mu się spodoba. Na przykład ogryskę od ogórka, jakąś tam zostawioną, której nam nie żal, albo dziurawą skarpetkę, która mu się spodoba, albo jakiś paragon, na przykład z marketu, którego już nie potrzebujemy. Tak, żeby został w tym koszu na tyle, aby śmieciarze mogli go stamtąd wywieźć. A to jeżeli chodzi o odkurzacz, to ciekawe, czy jest tu jakaś spina z grzechotkiem. Bo to jest mały demon, który wygląda jak kubka zlepionych kurzem włosów z pająkowymi odnóżami. I on właśnie mieszka w pojemnikach albo workach odkurzaczy i często rozciera sobie posłanie z wyciągniętego brudu. Najczęściej przy filtrze, zatykając go. No i właśnie, aby temu zapobiec, trzeba pamiętać, by często te pojemniki opróżniać i czyścić filtry. Z tym, że kiedy to się dzieje, on zazwyczaj ucieka do rury albo kryje się właśnie w filtrze, więc bardzo ciężko jest go pozbyć się z odkurzacza. Grzechotki ogólnie są z natury leniwe i opuszczają te odkurzacze, o które się dba. Natomiast, jeżeli właśnie odkurzacz wciągnie jakiś mały fant, to demon z radością go łapie i tańczy w rurze oraz pojemniku oraz skoczący dźwięk, którego bierze swoje imię. Ciekawe. Więc jeżeli kiedykolwiek odkurzając słyszycie grzechotanie w odkurzaczu, no to być może macie właśnie grzechotka. I trzeba pomyśleć o opróżnieniu pojemnika lub worka. To są problemy wczesnego świata, duchy, które szkodzą. Ale wcześniej wspomniałeś chyba, Pawle, ty o tym, że, czy ty, Arturze, że no, te duchy nieszczęść i chorób zaniknęły. Ja bym się tutaj poważnie nie zgodził. Po prostu postąpiła naturalna selekcja tych duchów. Po prostu ewolucja i no, dobór naturalny. I parę takich duchów po prostu zyskało olbrzymią potęgę. Jeden z takich duchów to jest depreśnik, który objawia się w postaci różnie. Jest męska i żeńska wersja. Męska wersja to jest taki młody mężczyzna o takich zapadniętych, podkrążonych oczach, który często objawia się siedząc przed twoim komputerem albo w różnych sytuacjach przeglądając jakiś internet, który właśnie nic za bardzo nie chce robić, ma takie ponure, taką aurę ponurą, którą roztacza, albo bardziej żeńska wersja kobiety, która ubiera się tak tylko i wyłącznie na czarno, tak gotycko można powiedzieć, też podkrążone oczy, takie niechęć ta aura i oni sprawiają, że potem człowiek ma takie ponure myśli, nie wie za bardzo, jak odnaleźć szczęście w życiu,
uważa, że wszystko jest beznadziejne, wszystko mocniej dotyka. Każdy zwykły problem życiowy jest coraz większy, coraz trudniejszy do pokonania. Wszystkie obowiązki życiowe są coraz trudniejsze do rozwiązania. No i potem taki człowiek zapada na depresję i te depresniki się z niego żywią, z tego stanu umysłu. Jeżeli mówisz o tym demonie, to od razu wpadł mi taki demon do głowy jak przeprac. Wydaje mi się, że jest bardzo powiązany z depreśnikiem, dlatego że przeprac to jest taki mały ludzi w garniturku, ale z butami, ale całkowicie startymi, takimi zniszczonymi. To korporacyjny duszek. Tak, często. Ale jako głowę ma to w zależności od tego, czym się człowiek zajmuje. Jak człowiek jest programistą, to będzie to klawisz, na przykład escape, a jak pracuje, nie wiem, na przykład na kasie Biedronce, to może być jakiś kod QR na przykład. Więc ten duszek sprawia, że ten, kto pracuje, musi pracować i tak ciągnie go do pracy i ma taki stres i musi pracować ciągle, te obowiązki do niego przybywają i aż rwie włosy z głowy, jest zestresowany, jest przepracowany. Więc ten demon tak właśnie narzuca tych obowiązków, narzuca tej pracy, tak naprawdę i zmusza do pracy. Ale może on chce, żeby ten człowiek pracował, depreśnik, to on powoduje wypalenie zawodowe. A on mówi, że nie pracuj, po co zostałem, połóż się w domu, przewróć się na drugi bok. A rzeczywiście. A ciekawe jest to, że te dwa demony mogą być ze sobą w niezgodzie, że tak. Prowadzą różne rzeczy, ale w sumie obu z nich kibicuje stresu. Tak. Tak, tak. Właśnie to jest ciekawe, bo tego demona można pozbyć się w sposób ciekawy, bo albo można właśnie tak siłą po prostu zwolnić oczywiście swój tryb życia, jeżeli to jest szkodliwe, się taki duży stresuna przyzywa. Albo można po prostu, tutaj jak wiele demonów, przerzucić swoją pracę na kogoś innego, wtedy przeprac przejdzie też na kogoś innego. Tak. A jeżeli chodzi o depreśnika, to bardzo polecam dobrą dietę. Też gospodarka właśnie jelitowa jest ważna. To drugi mózg, można powiedzieć. Dobra dieta jest bardzo ważna. Kolejna rzecz to jest wysiłek fizyczny jest bardzo ważny. Bo taki depreśnik sugeruje ci, że nic nie ma sensu. Nie. Warto jakiś sport, bieganie, czy najlepiej jeszcze współpracy z innymi, żeby mieć interakcję. No kolejne rzeczy, no to najlepiej udać się do jakiegoś specjalisty, ale sport plus dieta to są niezwykle ważne rzeczy. Czyli tutaj koksowniki na przykład mogą pomóc. Mogą pomóc, tak, tak. Ja osobiście miałem spotkanie z koksownikiem i dużo mi dopomógł, zachęcając mnie do tego, żeby regularnie i odpowiednio ćwiczyć. Zwłaszcza jak człowiek ma siedzący tryb życia, tryb pracy, gdzie rzeczywiście no, musi siedzieć przed tym komputerem długo, no to taki koksownik bardzo potrafi pomóc człowiekowi. A depreśnik potrafi sugerować wypalenie zawodowe, no tak, tego typu rzeczy. Tak, jestem, że te nowe demony chorobowe widać, że raczej celują w ludzką psychologię, w ludzki umysł. A... No bo ciało jest silniejsze przez leki, psychologia nie jest taka. Czy jest silniejsze przez leki? No, leki w sensie, że leki mogą pomóc, łatwo zwalczyć pewne kwestie w różnych tak, sytuacjach. Tak, to prawda, ale też nowe technologie mogą sprawić, że nowe demony chorobowe mogą się pojawić, tak na przykład wyziąb krasnoludków mieszkających w klimatyzacjach z kolei. Boże, to są właśnie jacyś kurzyni mroźników. I one zasadniczo nie są negatywnie nastawione do ludzi, ale jeśli ktoś podwyższy temperaturę w termostacie, to wyzięby ją obniżają do swojego komfortu. To może prowadzić do przeziębień, jak wszyscy wiemy, zwłaszcza latem, kiedy wychodzimy z wyziębionego biura chociażby, czy domu na rozgrzane słońcem zewnętrze. A wyzięby jeszcze używają płynu chłodniczego w klimatyzacjach do czyszczenia siebie. I jeśli nie jest on często wymieniany, to mogą się w nim też przez to zalążyć do ustrojek gorszych chorób, groźnych. Najczęściej jakieś zapalenie płuc, więc trzeba w miarę regularnie czyścić klimatyzację. Tutaj dodam, że to jest ciekawe, bo to jest jedna z nowszych chorób, właśnie tak zwana legionelloza, czyli choroba legionistów, która wywodzi się z 1976 roku, ponieważ i została tak nazwana jako choroba legionistów, ponieważ pierwsza została zauważona w kombatantach wojennych z organizacji American Legion, dlatego legioniści, którzy z powodu bakterii właśnie legionella, które zaległy się w klimatyzacji, zapadli na ciężkie zapalenie płuc. No tak, to demony chorobowe potrafią doskwierać człowiekowi, ale są takie demony, które bardzo mocno współpracują z tymi wszystkimi demonami chorobowymi i to bardzo ostatnio było mocno widać w Polsce, zwłaszcza kiedy o tym mówiono, to był taki szeroko poruszany temat,
Podobne demony, można powiedzieć, charakterystycznie od tych korków, to są zapchaje. One przyjmują postać najczęściej takiej zgarbionej staruszki, która właśnie ma taki nieprzyjemny wyraz twarzy, która często dzwoni do lekarzy i umawia się, zamawia wizyty do tych lekarzy, ale nie przychodzi. I on ten zapchaj po prostu wykorzystuje dowody tych właśnie, dowody osobiste różnych starszych osób po to, żeby zadzwonić w ich imieniu, umówić się do specjalisty i potem te kolejki się rozciągają niesamowicie mocno, a te osoby nie chodzą. Podobno 30% ostatnio, takie statystyki widziałem, 30% umówień do lekarzy specjalistów było odwoływanych. Więc widać, jaka jest olbrzymia skuteczność zapchajów, którzy współpracują właśnie z depresjnikami czy innymi rodzajami demonów chorobowych. A to ciekawe, czyli widać, że demony znalazły sposób na to, żeby radzić sobie tak z tymi dzisiejszymi czasami, że wykształcił się demon, który im w tym pomaga. Tak, dokładnie. Czyli to ich współpraca. No, dokładnie. Tak, tak. No, z community to się zaczyna robić. No, taka jest prawda, że w momencie, w którym świat idzie do przodu, ludzie zdają się coraz mniej polegać na duchach i demonach, no muszą się one trzymać razem i pomóc sobie w przetrwaniu. Wydaje mi się, że bardzo mocno pomaga internet. W momencie, w którym mam tak dobrą komunikację, że każdy sobie wieczorkiem usiądzie przed internetem, zobaczy, co jest nowego na forum, zobaczy, co pisał tutaj jeden demon, tutaj drugi demon, tutaj jakiś duch, i od razu napisz jakiś komentarz, opinię, łatwo wtedy się zorganizować. Łatwo dojść do jakichś wniosków, że dobrze może tutaj sobie pomóc nawzajem. No, a są też duchy, które tak niesamowicie ucierpiały, że praktycznie nie sposób już ich znaleźć w dzisiejszym świecie. I tutaj mówię głównie o leśnych demonach. Mhm. Jak Puszczawik, który śmiał się jak ludzi deptał, teraz no, ludzie się śmieją jak wycinają drzewa. No, tam mieszkał Borowiec, Borowa, Leszy. Gdzie teraz można spojrzeć Leszego? Ostatnim razem Leszego, jak byłem młody, widziałem. A no tak, niestety to jest prawda, że w dzisiejszych czasach lasy są wycinane, tracimy puszczę i to, co pozostaje, to są parki narodowe. I być może gdzieś tam w głębi parków jeszcze kryją się niektóre demony leśne, bo tylko tam mają spokój, bo tylko tam ludzie nie są wpuszczani wielką siłą. Ale też pewnie muszą się kryć, gdy następuje lato czy zima, ale ferie i wtedy na przykład wycieczki szkolne tak jadą, żeby zobaczyć park narodowy. Zwłaszcza, że takie demony nie lubią być bardzo uwieczniane. Czyli na przykład na zdjęciach, jak ludzie, jak tylko wyciąga człowiek telefon, to od razu te demony uciekają, bo na te demony działa pewien demon, który sprawia, że zawsze źle wychodzi człowiek na zdjęciach. I tak samo demony leśne też nie lubią być uwieczniane, ponieważ zawsze uważają, że źle wychodzą na zdjęcia, że nie są fotogeniczne. I są takie demony, które są właśnie związane z tymi czasami, też na mnie doskwiera. Zawsze jak ktoś zrobi zdjęcie, to jak człowiek się akurat skrzywi. Coś tam tak, to akurat szarpnie za szyję, taki właśnie demonik mały, że coś tam, jakoś rozłoży mięsień na twarzy, że potem człowiek źle wygląda. No. To te same, które czerwone oczy domalowują na zdjęciach. Pewnie tak. Żeby upodobnić ludzi do siebie, żeby dodać demonicznego wyglądu. Też myślę, że jednym z powodów, dla którego te demony takie jak bies, czy chociażby lej, demony, które były potężnymi demonami lasu, które ściągały do ludzi bezpieczeństwa nieszczęścia, które są coraz rzadsze, nadal próbują, ale ludzie sobie lepiej z tym radzą. Ale ile razy było tak, że być może taki lejeń chciał zniszczyć coś ludzkiego, a to okazuje się, że to jest pociąg. No i wtedy nie wiadomo, że to był lejeń, nie wiadomo, że to był bies, no bo ciężko to ocenić. Wiemy, jaka jest celność naszych myśliwych w Polsce. Przecież często jest tak, że oberwie się jakiemuś kolarzowi zamiast zwierzęciu. Więc też jest pytanie, czy nie jeden duch leśny został ostrzelany przez przypadek przez takiego myśliwego. To prawda. I być może jak myśliwy zobaczył, co ustrzelił, to szybko odszedł i stwierdził, że nigdy więcej nie dotknie alkoholu. Ponieważ bardzo wielu myśliwych wciąż niestety jest pod wpływem piwoszka. Natomiast wspomniałem o pociągach, dlatego że jeszcze jednym z takich demonów związanych z nowoczesną technologią to są torowice. I to są demony pociągowe, które wyglądają jak poszatkowane humanoidy trzymane w całości przez kable trakcyjne. I zwykle są niewidzialne, ale ich obecność można rozpoznać po strzelających iskrach. I one właśnie lubią siedzieć na linii trakcyjnej, drzemać sobie w słońcu uśpione szumem prądu i zwykle siedzą przy dyżurkach, dlatego doskonale znają rozkład jazdy.
A gdy pociąg przyjeżdża na czas, potrafią się rzucać, czepiać wagonów i spowalniają ten pociąg. Czasem swoimi pazurami hamują koła pociągu po to, żeby on się spóźnił, żeby nie dojechał na czas. I myślę, że te demony są w Polsce bardzo, bardzo popularne. Jest ich bardzo dużo. I ciężko się ich pozbyć, bo poza tym, że spowalniają pociąg, też lubią psocić. Powodować na przykład psucie się elementów pociągu, kraść bilety podróżnym. A gdy są już w pociągu, to jedyny sposób, by je przegnać, to wygrać magiczną formułę na klaksonie lokomotywy. I niestety jest coraz mniej maszynistów znających kolejność trąbienia. Tylko czasem słychać to trąbienie takie, które wydaje się być bez sensu. I to jest młody maszynista, który próbuje się pozbyć torowic i nie udaje mu się. Większość zresztą uważa to za zabobony i pociągi dlatego wciąż się spóźniają. I ja osobiście mam podejrzenie, że torowice mogą powstawać właśnie z ludzi zabitych przez pociągi, zwłaszcza samobójców. Być może ich spowolnienie pociągów, na przykład próba ocalenia żyjących, a być może chcą się jakoś zemścić na tym, co ich zabiło i na wszystkich w środku. Wielce prawdopodobne, Arturze. Tak uświadomiłeś mi teraz problem, z którym zmagałem się. Akurat nie podejrzewałem o to duchy, jednak dostrzegam tutaj powiązanie mocno. No właśnie, ostatnio też miałem okazję podróżować pociągami często i niestety za każdym razem pociągi były opóźnione. I tak jadąc tym pociągiem, wydaje mi się, że właśnie coś dostrzegłem kątem oka i myślę, że rozgryzłem to. No dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś demony współczesne, które chcielibyśmy omówić, które nam przychodzą do głowy? Na przykład są też takie, które zniechęcają do czytania książek, zachęcają do przeglądania internetu. Tak, ale to jest taka nisza, że jeszcze nie została nawet nazwana. Ale z drugiej strony pojawiają się też demony walczące z tym, czytające książki. Więc jeżeli ktoś nie chce czytać, bo jest zniechęcany przez demony, inne demony na przykład go zachęcają słuchaniem. Tak, tak, są takie. Więc są ogólnie bitwy demonów teraz o też uwagę ludzką albo o zainteresowanie ludzkie. Ale dalej, drodzy słuchacze, podstawowe zasady wśród demonów panujących są te same. Zadbaj o swój dom, zadbaj o środowisko, zadbaj o ten samochód. Okaż szacunek duchom. Zadbajcie o siebie przede wszystkim. Tak, zadbajcie o siebie, drodzy słuchacze, ponieważ wiadomo, ktoś może wam pomóc. Rodzina, dbajcie o siebie nawzajem. Ale wy musicie dbać o siebie, żeby być samowystarczalni po to, żeby tym bardziej móc zadbać jeszcze o kogoś, który akurat w danym momencie nie jest w stanie zadbać. A jak to zrobicie, a wy będziecie mieć cięższy moment i nie będzie w stanie nikt wam pomóc, to pomoże wam duch domowy. A nie, ponownie będzie szkodził. Dokładnie. Losowi pomaga ten, kto pomaga sam sobie. Najważniejszy jest szacunek i bycie dobrym gospodarzem, nie tylko w domu. Zatem, drodzy słuchacze, na dziś już chyba wystarczy nam opowiadań o duchach współczesnych, bo jeszcze przez przypadek wezwiemy jakieś takie, które nie chcielibyśmy tutaj zobaczyć. Więc dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Słuchacze, ja też dziękuję wam za uwagę i dla tych, którzy chcieliby zgłębić demony słowiańskie, polecam Bestiariusz Słowiański Witolda Vargasa i Pawła Zycha. To są dwie części, zresztą jest też Bestiariusz wydany omnibus, pierwsza i druga w jednej. Zachęcam do czytania, bo zarówno możecie poznać demony, o których tu mówiliśmy, ale także dużo więcej demonów, o których jest tam mowa i być może po tej lekturze i po posłuchaniu nas, sami zaczniecie dostrzegać demony, które są wokół nas dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Było naprawdę przyjemne spotkanie. Ja jeszcze w takim razie też polecę jedną książkę. Polska demonologia ludowa doktora Leonarda Pełki. Jak ktoś chce bardziej takie troszeczkę naukowe spojrzenie na statystyki, wywiady z różnymi ludźmi, to zachęcam. W takim razie do usłyszenia.